Cześć, cześć, witajcie, z tej strony WHJ, a witam was w grze zwanej Warframe, a konkretnie w jej otwartej becie. Grałem w tą grę już od dość dawna, a raczej pogrywałem, dlatego że jakoś namiętnie mnie nie przyciągała, aczkolwiek jest bardzo dobrą produkcją, przynajmniej na razie. Jak widzicie, jest ona przetłumaczona na język polski. Jest to trochę taki skaleczony trochę język polski, ale wcześniej był gorszy, było kali jeść, kali pić. Obecnie dużo lepiej to wygląda. Gra jest robiona, o ile pamiętam, na silniku Unreal Engine. Jest to tak zwane TPP, akcja, czyli strzelamy, mamy tu miecze i tak dalej. Gra jest tutaj... A raczej fabuła w grze jest nastawiona tak, że my jesteśmy przedstawicielami rasy Tenno, których zaatakowało Imperium Greener i chce je zniewolić. My znajdujemy artefakt, który nam pozwala walczyć z tymi przeciwnikami, są to właśnie takie zbroje. Ja mam tych zbroi już dwie, mam Rhino, Volta oraz podstawową Excalibur. Ranga piąta. Każda zbroja charakteryzuje się trochę innym stylem walki. To jest taki ciężki strój, można powiedzieć. O, Rhino jest najcięższy Warframe, łączący możliwości ofensywne i defensywne. I on jest raczej na walkę taką nastawioną, taką bicie po prostu. Volt może tworzyć i manipulować elektrycznością, czyli technolog, można by powiedzieć. A to jest taka podstawowa klasa. Jest bardzo szybka. Przynajmniej na początku była szybka. Ostatnio zauważyłem, że oni ją spowolnili po prostu. Mamy do dyspozycji także bronie. Jest to karabin, pistolet, można oczywiście mieć strzelbę, bądź tak zwaną snajperkę. To nie wygląda zbytnio na snajperkę. Możemy tutaj sobie wymienić skórki tej broni i tak dalej. No, cofnij. Kurczę, nie mogę. Dobra. I można także dodawać różne moduły do broni. Ja tutaj dokładnie tego nowego systemu nie do końca ogarniam, tych modułów. Tutaj można sobie dodawać te moduły. One nam ulepszają broń w jakiś tam sposób. Wcześniej było ogólnie drzewko z napisami, takie uproszczone, gdzie dużo lepiej to wyglądało. Teraz jakoś to dziwnie zrobili. Mamy także pistolet, który także możemy modyfikować, oraz naszą katanę, miecz, jakby tego nie nazwać tutaj, którym tniemy. Możemy oczywiście grać z kimś, tutaj są różne kontakty, kupować, bo ta gra jest nastawiona na mikropłatności, oraz craftować, dlatego że w grze zbieramy pewne rzeczy. Możemy grać online, prywatnie lub solo. Prywatnie, czyli zapraszamy swoich ludzi z kontaktów, online, czyli z ludźmi z sieci. Mamy tutaj układ słoneczny, właśnie to jest układ, z którego pochodzi nasz wojownik Tenno. I tutaj odblokowujemy pewne planety dookoła, aby dojść dalej, bo to są różne poziomy. Ja niestety mam tak jakby trochę tutaj okrojone, odblokowane miejsca, dlatego że stało się takie coś, że przy każdej aktualizacji mi resetowało. Na szczęście nie resetowało mi wszystkiego, ale tutaj niektóre rzeczy tak samo samouczki musiałem niestety przechodzić. Misja Ekstreminacja, cel Greener. Wybierzemy sobie może najazd, poziomy 1 i 2. Ja mam poziom 0 jeszcze. Tutaj to jest tutaj poziom. Kliknij, aby zmienić swój awatar. Ale tutaj jest poziom 0, niestety. Ale ranga postaci jest 5. Nie do końca jeszcze to rozumiem, bo postaci się rozwija jakby wewnętrznie, oprócz poziomów. O, tak to rozumiem. I możemy sobie zrobić najazd. Ciekawe, czy znajdziemy jakąś drużynę. To jest tak, że gramy drużynowo. Zdałeś rozwój. O, nieciekawy. Jeszcze raz. Gdzie ta planeta? O tu. Musimy drużynowo przechodzić wszystko. Niestety. Dlatego, że może nam nie zaliczyć misji, jeżeli się odłączymy od naszej drużyny. Fajne jest to, że po ładowaniu mamy taki jakby filmik wstępujący do każdej misji, co nam pozwala na przykład... O, teraz nie było akurat.
ale mamy kolegów. Dobra. To jest. To są nasi koledzy, ale tu widzę, że coś skopali. Bo nie ma przeciwników. Ale tu powinniśmy iść. Co oni robią? Musimy na nich zaczekać sobie. Idziemy, idziemy. Chodźcie. Tak, ziomki. Hop. Ale nie pojawiają się nasi koledzy. Morup. Tam są. Widzicie? To są przeciwnicy. Jest kilka rodzajów przeciwników. Ten, do którego strzelałem, to jest akurat... Hop. To jest akurat... taki strzelający. Zrobimy sobie może jakiegoś... O, właśnie, to jest jedna z mocy. Coś się zbugowało. Tak. Dobra, ja się chowam. Potrzebuję tej kulki mocy. Dobra. To jest atak z noża. Jeden z kilku. Mam dwa perki, jak widzicie. Pod jedynką i pod dwójką. O, właśnie rozsiekaliśmy przeciwnika. Za to wyskakują nam różne fajne rzeczy z niego. Jest jeszcze rodzaj przeciwnika, który nas atakuje wręcz. Jest to bardzo ciekawy przeciwnik, dlatego że jeżeli go nie zaatakujemy w porę, to on jest niebezpieczny. Ale ogólnie jest kruchy. Wystarczy w niego strzelić kawałeczek, aby go rozwalić. Idziemy. Jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Ponoć... O, to jest właśnie ten przeciwnik, który bije wręcz. O, chyba jednak wzmocnili go. Albo coś się popsuło. To jest moc elektryczna. Tak, faktycznie, coś się zbugowało. Przeciwnicy coś słabo nas atakują. Ogólnie są bardziej upierdliwi, tak naprawdę. Albo to jest wina osoby, która jest jakby hostem. Zdobyłem level wewnętrzny. A co ciekawe, jeżeli zdobędę ten level trzeci wewnątrz gry i zginę, to niestety tracę ten level i będę musiał od nowa go zbierać. Więc trzeba się mieć na baczności. Dobrze, może ja zmienię na... O, jen, zrobiłem perka. To było słabe z mojej strony. Nie możemy używać tych dodatkowych rzeczy w nieskończoność, dlatego że... O, dostaliśmy rzeczy. Dlatego, że musimy zbierać kulę energii, aby móc używać tej mocy. Dobra, biegniemy sobie tutaj, bo ja widzę, że... Nasi przeciwnicy coś słabi są. Słabi w sensie... O, widzę, że tutaj kolega zaślizgnął. Ja też pokażę to, bo to jest bardzo fajne. Dobra, ja nie wiem dokładnie, co tu trzeba zrobić. Może trzeba zhakować, bo jest tu element hakowania. Dobra, tu. Aha, dobra, trzeba wejść do rury. Jest element hakowania i to bardzo ciekawie wygląda, dlatego że musimy połączyć struktury tak, takie heksagony. Chyba to są heksagony. Nie pamiętam, ile już było kątów. tak, żeby kreska, która się na znanie znajduje, albo... Ej, ej! No co za... Nie zaczekał. Jaki ham, no. X. Kreska albo jakiś znaczek, tak, żeby się łączyły. Idziecie? Czekam na was, koledzy. Halo, halo. No to jedziemy. No. O, tam jeszcze trzeci był. Ach. Amunicja do... Tak, tak, tak. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Tu nic nie ma w sumie. A. Dobra, nie wiem, jak się tego łapie. Tak naprawdę. A gdzie on zjechał? Nic ciekawego. Musimy iść tu. Dobrze, że jest mapa, bo czasem można się pogubić. Są różne misje. Tutaj mamy jakąś...
taką głupią, totalnie. A, tutaj, dobra. Dobra, powiem, że się zgubiłem tak naprawdę. Nie tu, tu i tu. Bo nie patrzyłem na mapę. Ach. Szybko, szybko. Bo ja ich zgubię i nie zaliczy mi misji. Bo jeżeli dojdzie pierwsza osoba, czy tam kilka pierwszych, przynajmniej tak było wcześniej, bo dzisiaj jest aktualizacja była, to zacznie odliczać i jak nie dojdę do końca, to mi też nie zaliczy. Trzeba sobie biec szybko. Tak. Chyba na mnie czekają. Nie gadajcie, że ja muszę to zhakować, żeby przejść. No muszę. No to zobaczycie, hakerstwo. O. I tu trzeba zrobić tak. Oj. Tak. 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 No, 1,5 sekundy zostało. Super, nie? Zapraszam. Czy oni na mnie czekali, czy co? Ja nie wiem. Biegniemy tędy. Ej! Ta kamera mnie tutaj myli. Strasznie. Słaby byłby ze mnie Mario. Muszę przyznać. Teraz tu. Tu. O, widzę już ich. Dobra, są. Są. Wow. Trzeba uważać, jak się skacze, bo można zginąć. Biegłość 100. Super. Jest na czerwono, czyli jesteśmy w strefie walk. Tutaj nas widzą wszędzie, pełno ochrony pewnie. I czasem, jeżeli nie zdążymy czegoś w czas zrobić, to jesteśmy zamknięci. I musimy niestety znaleźć inną drogę przejścia danego levelu. Są takie miejsca na mapie po prostu, gdzie można sobie tak pokombinować. Nie. Widziałem, że gość spadł. A, można tam jednak wejść do góry, dobra. Zabij wszystkich greenerów. Super. No dobra, ale możemy już skończyć, tak? Misiaczki. Co oni? Słyszę przeciwnika. Nie, nie widzę. Aha, no bo inaczej chyba nam nie zaliczy, jeżeli nie wykończymy wszystkich. Dzień dobry. Słyszę przeciwników, a ich nie widzę. Ciekawe, czy to jest zbugowane. Tak samo jak to, że oni sobie stali dzisiaj. Tak, ktoś próbuje się dobić tam do końca. O, dostał się do punktu ewakuacji. Właśnie się włączyło. Dobrze idę, tak? O, rety, nie to. Tu jest punkt ewakuacji. Slamiłbym. Nie, dobrze. Tak, 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 tak. Szybko, szybko. Hop. Nasza postać się zmęczyła. Widzicie, jest już czas. 40 sekund zostało. No i jest lipa. Jak się wszyscy nie dostaną. Dobra, ja sobie wybieram, o tutaj. Oczekiwanie na innych graczy. Przychodzą. O, ładnie się ślizgnął. Misja ukończona, dostajemy za to punkty różne. Za samologowanie nawet dostajemy punkty. I nam się broń leveluje, dzięki czemu lepiej funkcjonuje. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli ktoś chciałby pograć sobie, to właśnie na Steamie można tą grę teraz sobie ściągnąć i pograć. Cześć!